What's it like coming after so many years to be champ again? What can I say? I don't know where to start, you know. It's amazing. It's a great feeling, you know, and I remember from the first time how wonderful it was, but it was a long time ago, and it feels equally as good now, but, you know, it's still some important races to go, so it's hard to really let go, and but I guarantee after the finals I will let go heavily. Trudno sobie jeszcze odpuścić w tej chwili, bo ponieważ spadły nam jeszcze wyścigi do odjechania. Wiem, jakie to było wspaniałe uczucie dawno, dawno temu już to było, ale przypomniałem sobie, jakie to jest wspaniałe uczucie zostać ponownie mistrzem świata, ale myślę, że jeszcze będzie pora na świętowanie, jako że mamy ostatnią rundę przed sobą, ale jeśli nie zmierzy szczęśliwy z tego faktu. Staraliśmy się jechać jak najlepiej, wiemy, o co jedziemy, to już jest finał, staraliśmy się walczyć, co prawda punktów nie narobiliśmy dzisiaj, nie wiadomo jak wiele takich, że mamy jakiś tam dorobek większy, ale na pewno postaramy się powalczyć i wiemy dobrze, jedziemy, o co jedziemy, więc dotrzymamy słowa i gazu i pomimo, że ten sezon był jaki był, był bardzo trudny dla nas. Drugie miejsce już jest niesamowitym sukcesem, ale cały czas myślimy o tym pierwszym miejscu. Przede wszystkim chciałem pogratulować uwagą za fajną walkę, fajne widowisko. Jesteśmy w finale po tak trudnym sezonie dla nas. Mamy ten finał, cały czas jeszcze mamy szansę na obronę tytułu mistrzowskiego. Nie myślimy o drugim miejscu, tak jak ja już tutaj wspomniał, myślimy tylko i wyłącznie o tym, żeby zdobyć mistrzostwo kraju. No i za tydzień w Zielonej Górze będziemy o to walczyć. For me, I mean, it's a great result for Filubas, in my opinion, and you know, it's a good speedway meeting. Obviously, it made some great racing today. It was fast for sure, and you know, it's some ways to look at it. It's 4 points, and it's only 4 points, but. It will be difficult no matter what in Zielona Góra. However, I think we have a, hopefully we're going to be a little bit more consistent all the way through the team. Być może uda nam się w meczu rewanżowym wykazać, jak spojrzeć na te 4 punkty, to i dużo i mało, ale na pewno ważne będzie, żeby drużyna jeździła konsekwentnie i żeby wszyscy zawodnicy zdobywali równe ilości punktów. Czy zbliżona na to dzisiejszych zawodów, no były świetne wyścigi, bardzo szybko się jeździło na leszczyńskim torze i myślę, że to był mimo wszystko dobry mecz w naszym wykonaniu. No myślę, że te 43 punkty to nie jest mało dla nas. Oczywiście w tym momencie Unia jest mistrzem Polski, ale jedziemy rewanż u siebie i liczę, że tak jak Greg powiedział, cała drużyna będzie punktować, bo wiadomo, że i Zęgota na naszym torze, i Davidson, i juniorzy jeżdżą o niebo lepiej. Dołożyć do tego trójkę liderów. Pojedziemy teraz już z Gregiem, więc zrobimy wszystko, żeby po prostu zdobyć tytuł dla Filubasu, dla Zielonego. To był plan minimum? Tak, to był, zakładałem, że jeżeli zrobimy 42-43 punkty, to jest dla nas, jak ktoś mówi, nie wygraliśmy, ale nie najgorzej. Także, że humorów złych nie mamy. Gratulujemy, ja gratuluję drużynie leszczyńskiej jazdy. Myślę, że mecz się podobał. Muszę powiedzieć o torze, że no, pierwszy raz od 2-3 lat widziałem tak fajny tor poza Grand Prix, oczywiście w Lesznie, i zawodnicy Mistrzowicz czuli na tym torze bardzo dobrze. Zęgota i juniorzy, tych punktów zabrakło, żeby nawet wygrać w Lesznie? No wiesz, że zabrakło. No, Zęgota na wyjazdach po tej kontuzji jeszcze sobie nie daje rady, ale raz sobie daje, jak udowodnił w ostatnim meczu. Jakiś taki plan na ten tydzień? Będzie chciał mieć pan drużynę jakoś taką? Tak, tak. Zwiąże ich w pęczek. Nie, Robert Dokan, panie trenerze, mówił, że niektórzy porezygnują z niektórych występów, tak teraz na gorąco. No, rezygnuje z turnieju w Krakowie. Miał jeździć w sobotę, chce się przygotować lepiej. Wszyscy zagraniczni będą trenować u nas, a tym bardziej Polacy, prawda? Także przygotujemy się normalnie. Normalnie, to znaczy tak jak cały sezon idzie z marszu, to się wszystko robi, bo czy nie da się wziąć ludzi, zgrupować. Także tak.